Przed nami letnie przesilenie, które wydarzy się w momencie, kiedy Słońce wejdzie do znaku Raka, czyli 21 czerwca o godzinie 11:13 dla Warszawy. Przesilenie letnie. Czym jest tak naprawdę? Oczywiście to moment, kiedy mamy najdłuższy dzień w roku, ale również moment, kiedy Słońce zaczyna schodzić w ciemność, a to oznacza, że Słońce schodzi w większą gęstość. Będzie coraz bliżej Ziemi, w niższy wymiar, czyli zbliża się do naszej gęstości, co daje nam możliwość szybszego zagęszczania do materii naszych kreacji. To czas celebrowania wzrostu, obfitości i miłości. Przesilenie letnie przypada w połowie roku, kiedy siła naturalnego rocznego cyklu znajduje się w swoim szczytowym momencie, a energii obfitości i wzrostu nie będzie już więcej w tym roku niż właśnie tego dnia. Bo wszystko dzieje się w naszym życiu oczywiście w cyklach i w całym kosmosie. I tak jak rozpoczęliśmy drogę od święta Imbolik, święta światła, kiedy sialiśmy energetyczne ziarenko, następnie przez przesilenie wiosenne, kiedy nasze ziarenka zaczęły powoli kiełkować, w zależności oczywiście od tego, w jak żyzną ziemię zostały posadzone. A to wszystko dla rzeczy, które dopiero miały się zdarzyć. Jednak teraz nadszedł czas działania. Teraz, nie później. Skończył się czas myślenia, odkładania działań na później, przepraszam, zastanawiania się. To już mamy za sobą, bo to właśnie jest już później. Więc jeżeli do tej pory jesteś na etapie rozmyślań albo masz przygotowany jakiś plan działania, to właśnie nadszedł czas, aby wziąć się do konkretnej roboty i wdrożyć plany i rozmyślania w życie, w to fizyczne życie. Więc możesz siedzieć na kanapie tylko do zakończenia tego filmu, a potem ruszaj do akcji. Kochani, wszyscy, którzy macie swój indywidualny rozkład jazdy na czerwiec w ostatnim webinarze, no mam głęboką nadzieję, że działacie wręcz z dziecięcym entuzjazmem, a efekty waszych działań już widzicie pojawiające się na horyzoncie. Naprawdę warto teraz wykorzystać ten wirujący wokół nas potencjał wzrostu, bo on może nam pomóc łatwiej osiągnąć każdy cel. I co bardzo ważne, pomoże nam też właśnie zmotywować się do działania i z odwagą kroczyć w nieznane, bo tylko nieznane może sprawić, że coś w naszym życiu po prostu się zmieni. A nasz mózg, nasze ciało nie będzie działać na autopilocie i odtwarzać w nieskończoność nic innego jak tylko przeszłość, którą przenosi do przyszłości. Przesilenie letnie to święto słońca, życia, a znak raka w starożytności był uważany za moment powstania życia w kosmosie. Chodzi o to, że tu mamy początek zejścia ducha w konkretną materię lub jak było to kiedyś nazywane, światła do świata, w opozycji do koziorożca, gdzie podczas przesilenia zimowego odbywa się wyjście światła ze świata, czyli śmierć, kiedy przychodzi zima i życie na planecie pozornie zamiera, czekając na nowy impuls do powstania nowego cyklu, nowego życia. Znak raka to dom księżyca, a księżyc był często nazywany, przepraszam, boskim skrywą, kojarzony z Hermesem, który zapisywał losy świata. Dlatego księżyc jest kojarzony z pisarzami, poetami, ze wszystkim, o czym trzeba też pamiętać. Ze wszystkim, co związane jest z wywoływaniem u nas odpowiednich emocji, uczuć w odniesieniu do przeszłości, do naszych przodków. Bo księżyc to zbiornik informacji. Tu mówimy o pamięci właśnie o naszych przodkach, rodzinie, naszym pochodzeniu, regionie, kraju, kulturze, o ziemi rodowej. To również pamięć o tym,
jak długo my musieliśmy pokonać drogę z tych wyższych poziomów, aby ze światła zagęścić się na tyle, żeby wejść w fizyczne ciała. A kiedy to robimy, wpadamy w zapomnienie, oddzielenie od źródła, od naszego domu, z którego wszyscy pochodzimy. Dlatego musimy pracować nad tym, żeby przypomnieć sobie, właśnie przypomnieć sobie, skąd jesteśmy i połączyć się z naszym wyższym ja. I do tego wspaniale służy czas właśnie przesilenia letniego. Warto zatem zastanowić się przez chwilę, czym w ogóle dla ludzkości jest Słońce. Jest źródłem oczywiście ciepła, światła, życia. Jest źródłem energii życiowej. Światło słoneczne emanuje oczywiście odpowiednią częstotliwością, która ma wpływ na ludzką duchowość. O częstotliwości z kolei całego wszechświata, po to, abyśmy mogli stworzyć jedność. To siła inicjująca wszystko, inicjująca wszelkie życie na Ziemi. Słońce jest oczywiście również gwiezdnymi wrotami, portalem i o tym wiedzieli już starożytni. Wiedzieli i opisywali to, że wszystkie gwiazdy połączone są ze sobą, aby móc przemieszczać się poza na przykład nasz Układ Słoneczny. Musiały być połączone w odpowiedni sposób. Również, żeby stosować go jako portal wielowymiarowy. Starożytni wiedzieli, że trzeba synchronizować wtedy ze sobą pewne częstotliwości. Wiele starożytnych religii mówi też o tym, że właśnie częstotliwość Słońca rezonowała bezpośrednio z naszą gwiezdną cząstką, czyli naszą duszą, czyli naszą czystą cząstką płynącą prosto ze źródła. Więc każdy z nas ma w sobie cząstkę słoneczną, aspekt słoneczny, czyli po prostu nasze wyższe ja. Starożytne świątynie Słońca również nie miały na celu czcić tylko bóstw i prosić o dobre plony, jak to często upraszcza się w przekazach, zakładając już, że starożytni musieli być ograniczeni i zacofani, no bo przecież żyli dawno temu. No nic bardziej mylnego. Oni byli o wiele bardziej zaawansowani od nas. Świątynie były wznoszone w odpowiednich miejscach, z odpowiednimi wibracjami, aby właśnie będąc w nich, łatwiej łączyć się z wewnętrznym ja, z wyższą świadomością. Również postać Jezusa Chrystusa łączona jest oczywiście ze Słońcem. Uważany był w wielu kulturach za awatara Słońca. Możemy zresztą zobaczyć, jak jego życie przeplata się właśnie z wydarzeniami słonecznymi. A obecnie Słońce z tymi ogromnymi wyrzutami koronalnymi i światłem plazmowym w dużym stopniu wpływa na to wszystko, co w tej chwili się dzieje na świecie. Na ogromne przebudzenie ludzkości, przebudzenie naszej świadomości. Emituje wyższe kody światła, aktywując w ten sposób ludzkie DNA. I co bardzo ważne, każdy z nas samodzielnie może pracować z tym światłem, z tą energią, bez żadnych pośredników, bez guru, bez jakichś niedoścignionych autorytetów. Nie potrzebujemy ich. Kiedy zaczynamy rozumieć sami, czuć to, czuć otaczający nas świat, przestajemy też czuć się odseparowani, bezradni, jak to nam wmawiano przez tysiące lat. Kiedy zaczynamy rozumieć, czym są konstelacje, gwiazdy, czym są klucze gwiazd, aktywujemy naszą wielowymiarową świadomość. Można to sobie wyobrazić, że Słońce jest taką naszą latarnią morską, która zawsze wskazuje nam drogę do domu. Sprowadza nas z powrotem na drogę do domu. A duchową rolę Słońca trudno przecenić. Warto też mieć świadomość, że nasze Słońce nie jest jedyne. Nie jest odseparowane, tylko jest połączone łańcuchem Słońc,
A każde słońce i każdy układ słoneczny jest manifestacją energii i życia wielkiej kosmicznej egzystencji, czyli samego źródła. Im niższe poziomy, tym energia bardziej się zagęszcza i każde kolejne słońce emanuje odpowiednimi innymi wibracjami, odpowiednimi do danego poziomu. Ta jego energia z kolei manifestuje się przez dany układ słoneczny, przez planety, ciała niebieskie i całe spektrum życia. Dlatego również my, jako istoty z czosnką słoneczną, potrzebujemy energii Słońca, żebyśmy mogli manifestować w materii nasze kreacje. To jeden ogromny, połączony ze sobą ekosystem, działający mikro i makro. I w taki dzień przesilenia letniego mamy otwarte gwiezdne wrota do wyższych poziomów świadomości. Możemy czerpać potężną ilość informacji, które z kolei wpłyną na naszą świadomość, na nasze komórki, na nasz mózg, na nasze DNA. I możemy zrobić ogromny progres w naszym rozwoju w szybkim czasie. O tym oczywiście wiedzieli starożytni i podczas przesilenia organizowali ogromne, potężne święta, rytuały, wykorzystując moc właśnie tego wydarzenia astrologicznego. Jednym z najbardziej znanych miejsc takich obchodów jest oczywiście Stonehenge, gdzie do dziś organizowane są obchody na cześć Słońca. I tak śledzimy historię, patrząc na to wszystko, zawsze na skraju epok, kiedy poziom wibracji Słońca wzrasta, znajdują się tacy, którzy robią wszystko, żeby ten proces budzenia ludzkości, tej ludzkiej świadomości utrudnić, tak aby człowiek nie mógł absorbować tej ożywczej energii słonecznej. Teraz chociażby prosta rzecz. Wymyślają zakazy ekspozycji na słońce w czasie, kiedy emitowana jest właśnie witamina D. Warto zerknąć z ciekawości, jak zostały zmienione dzienne normy przyjmowania witaminy D od połowy XX wieku. Więc, jak już wspomniałam, przesilenie letnie niesie ze sobą różnoraki, potężny potencjał. To jeden ogólnie z najpotężniejszych dni w całym roku. Więc jeżeli chcesz coś zrobić, chcesz zmienić coś w swoim życiu, to zrób to tego dnia, niezależnie co to jest, byle było coś dobrego. Wszystko, co ma w zamyśle wzrost, rozwój, tego dnia trafia na potężne wsparcie. Również aspekty tego dnia są naprawdę wysoce sprzyjające. Wenus, obecna w tym momencie na 28 stopniu byka, tworzy trygon z Plutonem, który przebywa również oczywiście na 28 stopniu koziorożca. 28 stopień to stopień mocy i sukcesu. Obie planety są w znakach ziemskich. Obie odpowiadają za nasze finanse, wartości materialne, jakie posiadamy. To aspekt bardzo pomocny w osiągnięciu właśnie sukcesu, bo otrzymujemy pomoc z zewnątrz, wsparcie i też tak zwanego fuksa. Poza tym to energia o wysokim potencjale intensywności przeżywania wszelkich uczuć i emocji, też seksualności. A Merkury tworzy w tym czasie sekstyl z Jowiszem, powiększając w ten sposób wagę każdej naszej myśli, każdego wypowiedzianego słowa. A taka kombinacja przyczynia się do szybszej materializacji wszystkiego. Więc jest to dzień przepełniony zewsząd, można powiedzieć, potężnym wsparciem, potężnymi energiami. Aż będzie, myślę, można zobaczyć iskry w powietrzu. Bądźmy zatem bardzo odpowiedzialni i skupieni tego dnia. Kontrolujmy, w jaką stronę kierujemy naszą uwagę, bo tego będziemy mieli niebawem więcej w swoim życiu. Zdecydowanie proponuję zrezygnować tego dnia z radia i telewizji, jeżeli ktoś jeszcze z tego korzysta. Skupcie się na tym, co kochacie. Niech wasze myśli płyną tam, gdzie chcecie być. Co chcecie osiągnąć?
Nie wdawajcie się w żadne potyczki słowne, w żadne emocjonalne dramaty. A możemy być pewni, że tego dnia będą media huczały od czarnych wizji i katastroficznych informacji. Zostaw to. Nie podchodź nawet do tego. Potraktuj tego dnia swoje własne bezpieczeństwo emocjonalne jako najwyższy priorytet. Oczywiście w idealnym świecie wszyscy spędzilibyśmy ten dzień piknikując gdzieś na leśnej polanie w cieniu najlepiej jeszcze starego dębu, który jest jednym z najważniejszych symboli właśnie przesilenia letniego. No jednak w tym roku obawiam się, że jeszcze tak nie będzie. Jednak tych, którzy chcą w szczególny sposób uczcić to doniosłe wydarzenie, zapraszam serdecznie na webinarowe spotkanie właśnie 21 czerwca o godzinie 19. Będę mówiła o duchowej roli Słońca, o tym portalu, który tworzy, tym przejściu do upragnionego teraz poziomu, do którego zmierza cała ludzkość, czyli 5D, o organicznej osi czasu, jak tak można to nazwać, o organicznych i nieorganicznych gwiezdnych wrotach, też o słonecznych istotach, o kultach Słońca w różnych cywilizacjach, takich jak Lemuria, Atlantyda czy Egipt, i o ich rytuałach, o symbolach i o tym, co przetrwało do dnia dzisiejszego. Każdy z uczestników otrzyma indywidualną analizę położenia Słońca podczas przesilenia wraz z aspektami, jakie tworzy, a na koniec będzie medytacja, poświęcona oczywiście integracji z tymi potężnymi energiami. Opis szczegółowy znajdziecie w opisie tego filmu. Chętnych serdecznie zapraszam. I od razu zaznaczam, kochani, że zgłoszenia przyjmuję do 19 czerwca, abym po prostu była w stanie przygotować dla Was indywidualne analizy. Kochani, wszystkim polecam, sprawdźcie sobie, choćby w astro.com, gdzie dla Was odbywa się letnie przesilenie. Bo to bardzo ważna wskazówka dla Waszych działań. Kochani, wspaniałego celebrowania święta światła, święta słońca. Życzę Wam obfitości, wzrostu, miłości. Niech Wam się darzy jak najlepiej, jak najpiękniej. Do zobaczenia. Pa!